Cześć, siemanko, witajcie widzowie. Mam dla was prezentację z pierwszej gazetki z częściami do budowy modelu w skali 1-200 najsłynniejszego parowca na świecie, czyli Titanica. Jest to nowa kolekcja wydawana przez Hachette. Jeżeli nie znacie tego statku, to jest to parowiec. Pływał pod sztandarem firmy White Star Line. Była to brytyjska linia żeglugowa, która była właścicielem statku Titanic oraz innych statków pasażerskich, które były głównie budowane w stoczni Halland & Wolff. Natomiast Titanic był najbardziej znany, a jego budowa była prowadzona od marca 1909 roku i oddany do eksploatacji był 10 kwietnia 1912 roku. Niestety zatonął 5 dni później, czyli w nocy z 14 na 15 kwietnia 1912 roku. Zginęło wówczas aż 1500 osób, a cała historia statku ma swoją ekranizację amerykańskiej produkcji z 1997 roku pod tą samą nazwą, czyli Titanic, gdzie główną rolę zagrał Leonardo DiCaprio oraz Kate Winslet. Ale całą historię statku zapewne dokładnie poznamy z dołączonych do prenumeraty gazetek. Więc to tyle z wprowadzenia i historii. A teraz zapraszam na intro. Jak widzicie, mam pierwszą gazetkę. Zamówiłem prenumeratę w listopadzie, no ale niestety, jak to bywa w zamówieniach prenumerat z Hachette, przychodzi link potwierdzający na maila, który przeoczyłem i dopiero ostatnio zauważyłem, że nie potwierdziłem wtedy tej prenumeraty, więc musiałem ponownie zamówić ją na stronie Hachette. Tę gazetkę kupiłem testowo w Empiku, tak żeby zapoznać się z zawartością i móc wam tutaj ją zaprezentować. Więc jak widzicie, pierwsza gazetka, duże opakowanie, duża reklama całego modelu. W tylnej części, jak widzicie, model w części będzie metalowy, będzie miał fototrawione detale. Jak widać, również i znajdą się też plastikowe elementy oraz imitujące drewno okleina. Będzie posiadał oświetlenie wnętrza, efekt dymu z kominów, obracające się śruby oraz działający układ napędowy w kadłubie statku. Do zestawu będzie dodawany pilot do sterowania tymi usprawnieniami. Jak widzicie, model będzie w skali 1-200. Tutaj mamy podaną długość aż 134 cm. Więc zobaczcie, będzie tak duży, że nawet nie mógłbym wam go tutaj w całości zaprezentować. Musiałbym zmienić miejsce montażu i miejsce do prezentowania finalnej wersji modelu. No a już nie wspominając o miejscu, gdzie mógłbym składować takiego kolosa. Na szczęście nie jestem wielkim fanem statków, ale może o tym później. Odnośnie kolejnych wymiarów, to będzie miał wysokość aż 22,5 cm. oraz szerokość 14,5 cm. Natomiast na stronach angielskich podane jest 15,5 cm, więc tutaj mamy małą nieścisłość. Zobaczymy, jak wyjdzie to finalnie. Natomiast cała edycja składać się będzie aż ze 140 numerów i wydawca deklaruje złożenie tego modelu w 2,5 roku. Patrząc obecnie na edycję i sposoby dostawy nieśledzonych przesyłek, ten czas zapewnie się wydłuży. Jest to ogromny minus dla tego wydawcy w każdej edycji, czy to Star, czy Tygrys, czy właśnie w Titanicu. I według mnie dostawca jest jednym z głównych aspektów przy wyborze takiej prenumeraty.
No ale to zostawmy później i omówimy sobie o tym aspekcie później. Prezenty. Jak to zwykle bywa, w takich prenumeratach dostawcy oferują prezenty, które są dodawane do przesyłek. W tej edycji będziemy mieli kilka. Z pierwszą przesyłką otrzymamy segregator na gazetki. Gratisowy, jeden i chyba jedyny. Zobaczymy, jak to będzie później. Z drugą przesyłką otrzymamy pamiątkowy kubek ceramiczny o pojemności 270 ml z nadrukiem Titanica. Z trzecią przesyłką otrzymamy matę samoregenerującą się do cięcia, ale w bardzo małym rozmiarze, bo 30x22. Z dziesiątą przesyłką otrzymamy metalowy plakat reklamowy reprodukcji z oryginalnego plakatu grafiki promocyjnej firmy White Star Line. Więc to taki ciekawy dodatek. I mamy nowość w Hachette, gdyż otrzymujemy wybór prenumeraty premium. Przy wyborze tej prenumeraty dodatkowo będziemy płacić 8 zł do każdego numeru, począwszy od 6 numeru. Dzięki temu wraz z 33 przesyłką otrzymamy gablotę kolekcjonerską na model. Gablota ze szkła akrylowego, drewnianej podstawy. No ale cenowo wychodzi to dość dużo, bo 134 numery po 8 zł daje nam kwotę 1072 zł. Więc no sami się zastanówcie, czy warto. W porządku, no ale odnośnie poszczególnych cen gazetek, to tom pierwszy w kiosku i w prenumeracie promocyjnej tylko 4,90. Tak, tutaj widzicie, ta pierwsza gazetka. Gazetka numer 2 w kiosku i prenumeracie promocyjnej 19,99. Gazetka numer 3 i kolejne w prenumeracie 36,99. Natomiast w kiosku trzeci tom i kolejne 39,99. Przy wyborze kolekcji prenumeraty premium, począwszy od tomu 6, cena za gazetkę to aż 44,99. Opłata miesięczna za prenumeraty otrzymane raz w miesiącu z 4 gazetkami wyniesie w podstawowej prenumeracie 147,96 zł, natomiast w prenumeracie premium 179,96. Jak zwykle to ostatnio bywa, wydawca zastrzega sobie prawo dalszych wzrostów cen w przypadku znacznego wzrostu kosztów produkcji i transportu. Wydawca może być zmuszony do zmiany cen sprzedaży. I podobną sytuację mamy w Starze oraz w Tygrysie Królewskim. Konkurencyjni wydawcy również podnoszą ceny. Więc patrząc teraz na ten model, łącznie wartość przy zakupach w kiosku wyniesie 5503 zł, w prenumeracie zwykłej 5092 zł, natomiast w prenumeracie premium wyniesie aż 6213 zł. Więc jak widzicie, wartość jest ogromna, na szczęście rozkłada się na raty i wydajemy ją w czasie około 2,5 roku. No niemniej jednak jest to sporo pieniędzy. Założenie takich prenumerat jest proste. Składamy model, dowiadujemy się o historii statku. Na koniec cieszymy oko złożonym naprawdę sporym modelem w skali 1-200. Czy to dużo, czy mało? Każdy z nas sam musi zadać sobie to pytanie. Przejdźmy do gazetki numer 1. W gazetce poznamy całą historię Titanica. Miejsce jego zatonięcia. Wiele fajnych grafik
z tamtych czasów. Kapitan statku. I plakaty White Star Line. Instrukcja montażu. Zmontujemy, spasujemy przedni pokład. Jak widać, będziemy sporo tutaj kleić. No ale sam montaż wygląda na szybki i łatwy. Tak oto prezentują się elementy. Jak widzicie, tutaj praktycznie sam plastik. Zero elementów metalowych. Bardzo małe elementy. Przedni pokład. Jak widzicie, taka okleina z wytłoczkami. Tutaj w pierwszym kroku ją pasujemy. Patrzymy, czy wszystkie otwory tutaj w miarę się zgadzają. Wygląda ok. Podobno w instrukcji jest opisane, że klej jest bardzo mocny. No zobaczymy, jak to się sprawdzi. Mam nadzieję, że się uda. No, już widzę, że ten klej w ogóle nie trzyma. Spic na wodę, nie jest w ogóle mocny. Więc standardowo już użyję sobie kleju, żeby nie było problemów potem z całym tym pokładem. Jak widzicie, pokład ładnie mi się tutaj skleił. Dodałem trochę więcej kleju i jakoś nie widzę tutaj żadnego problemu, żeby to odpadało, na szczęście. No jak też wspominałem, nie jestem wielkim entuzjastą sklejanych modeli. Bardziej preferuję skręcanie. No tutaj mamy bardzo dużo elementów do sklejenia. Więc bez zbędnego gadania przechodzę do montowania.
Tak oto prezentują się zmontowane części. Wszystkie sklejone. Bardzo fajnie to się prezentuje. No ale większość elementów jest bardzo delikatna. Tutaj choćby nawet elementy rur wentylacyjnych. Prawie mi się tutaj powyginały przy wciskaniu. Trzeba być bardzo ostrożnym, bo jak do uszkodzenia może dojść bardzo łatwo. Większość elementów wchodziła na wcisk, tylko przy odpowiednim ułożeniu. Otwory były odpowiednio rozłożone, żeby to prawidłowo zamontować, nie zastanawiając się, czy akurat w instrukcji jest to dobrze pokazane. Bardzo dobrze to rozwiązali, no bo w instrukcji były inne kolory, nie było widać wypustek na przykład tych barierek, więc dzięki temu, że były otwory o różnej szerokości, można było tylko to odpowiednio zamontować. I to wszystko w tej gazetce. Jak widzicie, model ciekawie się prezentuje. Wracając do pytania zadanego wcześniej, czy warto? Jeżeli jesteś fanem Titanica, modeli statków i lubisz małe elementy do montażu, zapewne w tej skali drugiego takiego statku, takiego modelu metalowego nie znajdziesz. Przy tego typu kolekcjach głównym celem to relaks i frajda z montowania. Dla doświadczonych modelarzy takie małe elementy przy tej skali pewnie nie będą większym problemem. Niestety dla entuzjasty modeli, jakim ja jestem, te małe elementy będą powodować niepotrzebną frustrację w montażu. Podobnie mam już w modelach, które składam od tego wydawcy, takim jak Tygrys Kleski czy Star 266. Nie zawsze jasna i czytelna instrukcja, małe elementy, brak podstawowych narzędzi do ich montowania powodują, że cała radość i późniejszy efekt jest zupełnie inny. W związku z tym nie planuję kontynuować tej prenumeraty. Jak otrzymam pierwszą paczkę, złożę te elementy, no ale zrezygnuję z dalszego subskrybowania. A jeżeli będę chciał mieć taki model Titanica, to zakupię w skali 1-200 model Lego, ale w cenie około 3200. Myślę, że na odległość modele nie będą się za bardzo różnić, a montowanie Lego w moim przypadku przyniesie więcej frajdy niż takie małe elementy. W porządku. To tyle w tym odcinku. Pamiętaj, zostaw lajka, zostaw suba, przydzwoń sobie tam dzwoneczkiem. A teraz zmykam szukać kolejnych modeli, żeby Wam je zaprezentować. Trzymajcie się ciepło. Cześć!